I lecimy. Witamy serdecznie dzisiaj na gali Suzuki Boxing Night. Dobry wieczór. Mamy przyjemność porozmawiać tuż przed samym przedsięwzięciem. Jak odbieracie to, że Suzuki Boxing Night zawitało tutaj w okolice Krakowa do Myślenic? Było naszym wielkim marzeniem, żeby tak prestiżową imprezę zaprosić do Małopolski i być może troszeczkę takim dobrym duchem organizacyjnym również w tle. Bardzo się cieszymy. Jest to wspaniała promocja dla boksu olimpijskiego przede wszystkim. Wiemy, że kilku zawodników z Małopolski, którzy występują również w kadrze Polski i mają prestiżowe tytuły, także z tego też się bardzo cieszymy. No a tak można na marginesie trochę powiedzieć, że Małopolski Związek Bokserski obchodzi rocznicę 90-lecia powstania. Więc taka prestiżowa impreza jakby też nam dodaje blasku. Ja wiem, że tutaj dużo pomogliście przy organizacji imprezy, przy organizacji Suzuki Boxing Night, no i też planujecie w związku z 90-leciem jakieś turnieje u siebie, prawda? W Wiśle Kraków. Tak, no tutaj bardzo zaangażowany był prezes Małopolskiego Związku Bokserskiego Piotr Stąpkowski, który jest jednocześnie członkiem zarządu Polskiego Związku Bokserskiego. I tutaj bezpośrednio jakby nadzorował tą część zadań, które były zlecone dla Małopolskiego Związku. Natomiast w ramach 90-lecia Małopolskiego Związku Bokserskiego, zarząd Małopolskiego Związku podjął taką decyzję, żeby te obchody, to nie była jakaś jednorazowa impreza, jedna data, tylko chcemy rozpocząć obchody 90-lecia turniejem, 40. turniejem o Złotą Rękawicę Wisły, który odbędzie się przed świętami w grudniu, a zakończyć za rok 41. turniejem o Złotą Rękawicę Wisły. I między tymi turniejami będziemy organizować imprezy, które charytatywne, jak również imprezy sportowe, mecze międzynarodowe. Chcemy, żeby po prostu związek przez cały rok żył i cieszył się z tego, że no, ma te swoje 90 lat. Krótko skończone. Mówiąc, mocno napięty plan zajęć na ten rok. Taki prawda? Planujemy. Taki planujemy, żeby było dużo i ciekawie przede wszystkim dla naszych kibiców. No, klub Wisła Kraków i Złota Rękawica, no to już jest taka tradycja nierozerwalnie związana, bo bardzo długo ten turniej organizujecie, prawda? Tak, w zasadzie tą organizację turnieju rozpoczął mój ojciec Teofil Kowalski w roku 76 w Wieliczce i to było pomyślane jako takie pierwsze trofeum dla młodego boksera, juniora, prestiżowe, które miało go zmotywować do dalszej pracy, no i, że tak powiem, poprawiania swoich umiejętności. I tak się udało to, powiedzmy, przez te lata. Czasem występowali Węgrzy, czasem Niemcy, a od roku 2020, kiedy no, ja się podjąłem troszeczkę to przeorganizować, to wprowadziliśmy tą formułę taką międzynarodową. Konferencja prasowa, prize giving ceremony, prestiżowe nagrody ufundowane przez mistrzów boksu, na przykład Darka Michalczyckiego, Przemka Saletę. No i wtedy już nam zaczęli przyjeżdżać Irlandczycy do nas i Anglicy. No, zrobiła się impreza międzynarodowa i prestiżowa w Polsce przede wszystkim. No właśnie, bo ta Złota Rękawica, to odkąd pamiętam, to jest bardzo duże wyróżnienie. Każdy z mięściarzy o tym mówi, każdy chciałby taką Złotą Rękawicę mieć. Mariusz Wach wielokrotnie przecież, prawda? Oczywiście, Mariusz Wach, Andrzej Wawrzyk, no Artur Szpilka. Wawrzykowi wręczał rękawice Darek Michalczewski, Szpilce wręczał Zbigniew Pietrzykowski. No co tu dużo mówić, dzisiaj boksujący Damian Durkacz zdobył ją 2 lata zdaje się temu u nas w Krakowie, także no, ci, którzy wygrywają Złotą Rękawicę z reguły zachodzą bardzo wysoko. I to się o tym świadczy, że to jest turniej, który pokazuje, że są u nas w Polsce talenty, wyłuskuje te talenty, prawda? Tak, tak, takie było zamierzenie. Zresztą każdy turniej, oczywiście myśmy go troszkę rozbudowali. Dodaliśmy kadetów, dodaliśmy seniorów, no bo żeby publiczność miała, powiedzmy, też wybór. Natomiast głównym tym naszym oczkiem w głowie są juniorzy. I dla juniorów właśnie są przygotowane statuetki Złotej Rękawicy. Najlepszy junior dostaje tą wielką rękawicę z autografami mistrzów sportu, czy olimpijczyków, czy mistrzów boksu zawodowego. Oraz
najlepszy technik dostaje Puchar Teofila Kowalskiego. Z tytułu tego, no, że Teofil był tym jednak niedoścignionym technikiem, można by powiedzieć. Z czego pamiętają, wiedzą, że tańcował tym zajstepem w ringu. Także... Dokładnie, tak było. Tak. Bardzo serdecznie dziękuję i w takim razie życzę powodzenia, bo dużo pracy czeka Związek w Krakowie. Będzie się działo.